Plac Wolności, no, jedno z najważniejszych miejsc Kijowa. I teraz, w 2014 roku, Majdan stoi, hotel Majdan stoi, pusto tu. Ale nie tak jest, tak jest. Na ulicach się odbywa jeszcze kilka dni temu, 15 dni temu, kiedy sytuacja w Kijowie była bardzo napięta. Kiedyśmy tutaj stanęli, to praktycznie tego ruchu nie było. Pocieszające z jednej strony, z drugiej cały czas Kijów czuwa. Kijów czuwa, dba o swoje zabytki, najważniejsze miejsca pozostają zabezpieczone. Jest jakaś taka nadzieja, jest to taki klimat, taki waleczny klimat nadziei. Ja bardzo, przyznam szczerze, bałam się przyjechać do Kijowa. Bałam się, co zostanę w moim ukochanym ukraińskim mieście. Takie przekazy, kiedy jest się nie na miejscu, a gdzieś dalej, wydają się nam dużo gorsze, dużo, dużo gorsze, bo no nie potrafimy tego porównać i ze mną było to. Natomiast rzeczywiście Kijów się trzyma. Kijów trzyma też wszystkich innych w tej pitrymce, czyli w tym podtrzymaniu na duchu, bo z Kijowa płyną tutaj te słowa wsparcia do całej Ukrainy. Został prezydent Zełenski, to z tego miasta nie wyjechał również mer Klitko. I tak jak rozmawiamy tutaj z ludźmi na miejscu, ta fizyczna obecność najważniejszych osób w państwie, najważniejszych osób w mieście jest dla ludzi bardzo, bardzo ważna. Put in, put out. Nasz kochany, stary, dobry podium. Zazwyczaj tętniący życiem. Jeszcze niedawno tam robiliśmy zdjęcia, żeby pokazać, że trzeba uwolnić Olecha Sencowa. Na szczęście ta akcja wtedy się powiodła. Koło stoi Podil, czeka na lepszy czas. No jest strasznie puste, to takie przygnębiające, bo to miejsce, które tak zawsze tętniło życiem. Ale to wszystko wróci. Wszystko wróci. Wszystko będzie dobre, wszystko będzie Ukraina. Tego się trzymamy. Tego Ukraińcom życzymy. No ale jeżeli realnie popatrzeć, to teraz chyba czeka nas ten najcięższy czas. Tutaj jak rozmawiamy w Kijowie, słyszymy, że rzeczywiście przed 9 maja, czyli przed tym dniem zwycięstwa Rosji w II wojnie światowej, Putin potrzebuje sukcesu. A na razie tych sukcesów w Ukrainie na całe szczęście nie ma. Obawy największe są o wschód. Obwód doniecki, obwód ługański. No i oczywiście przejście bardziej na południe. Natomiast patrząc na to, co dzieje się w Mariupolu, na te informacje, które z Mariupola docierają, mniej bądź bardziej oficjalnie, bo pamiętamy, wczoraj wieczorem nagrywam ten film we wtorek i mówię o poniedziałkowym wieczorze, przyszły informacje najpierw z Azowa o ataku chemicznym, potem zostały one złagodzone w takim sensie, że powiedziano, że no Rosjanie nawet tego nie potrafią zrobić dobrze. Należy pamiętać, że Azow w Mariupolu bazuje w zakładach chemicznych. Najprawdopodobniej dron spadł na coś chemicznego w tychże zakładach. Nie był to jako taki atak chemiczny, no ale tego nie wiemy, bo te informacje z Mariupola też są bardzo ograniczone. Proszę pamiętać, tam nie ma żadnego zasięgu, praktycznie nie ma zasięgu, więc bodajże jest chyba tylko jedno miejsce, w którym ten zasięg złapać można. A my sprawdzamy dalej, co słychać w Kijowie.
nowe Retroville. Na swoim TikToku pokazał właśnie wojska zgromadzone wokół terenu zaatakowanego dzień później centrum. Mężczyzna na nagraniach SBU oczywiście przyznaje się do swojego błędu i przestrzega innych przed tym. Nie pokazujemy techniki wojskowej, chyba że jest specjalna zgoda wojska, a takie też się zdarzają. Żadnych ataków w czasie realnym. Miejmy nadzieję, że do takich wydarzeń jak tutaj w Retroville już po prostu nie dojdzie. Jesteśmy w Kijowie przed zniszczonym 20 marca w ataku rakietowym w budynku centrum handlowego Retroville. Ten budynek tam z tyłu za nim też bardzo mocno ucierpiał. Tutaj może na zewnątrz, jeśli chodzi o Retroville, tak mocno tych zniszczeń nie widać, ale trzeba podejść bliżej, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak to wygląda. Tam z tyłu te zniszczenia są największe, a jak pójdziemy tam kawałek w drugą stronę, gdzie widać Nowusa, logo Leroy Merlin, zaraz za tym skrętem, rzeczywiście też duża część marketu francuskiej sieci została zniszczona. Dzisiaj tak naprawdę jesteśmy trzy tygodnie po tym ataku rakietowym tutaj. No i pewne porządki zostały już poczynione, ale to centrum handlowe jeszcze długo nie będzie mogło pracować, bo dopiero kiedy będzie tu bezpieczniej, tak naprawdę bezpieczniej, choć można powiedzieć, że obecnie w Kijowie po przegrupowaniu wojsk rosyjskich na Donbas troszeczkę to ciśnienie spada. Wtedy będzie można mówić w ogóle o jakiejkolwiek odbudowie, bo tutaj tak naprawdę nie wiadomo, ile jeszcze trzeba będzie w środku zrobić. Będą to sprawdzać specjalne komisje, żeby po prostu, tak jak przy ataku na każdy budynek, jego odbudowa mogła być bezpieczna. Rzeczywiście rejon jest teraz trochę wyludniony. No ale nie można powiedzieć, żeby czuć tu było jakieś zwiększone napięcie, w przeciwieństwie do tego, co działo się jeszcze kilka tygodni temu. Z Kijowa dla Wprost, Karolina Baca-Pogorzelska.